dobry! Ale i na sobotę też. Na 10 są jakieś bilety? Sól jadą do pieca chlebowego i tak... Ale tańczowniki to są nie wie pan, wie jakie to są? Piec chlebowy do wypieku chleba działa do dzisiejszego dnia, nawet do piec. Ściana grzewcza, jeszcze się nie zapisało. Sypialnia. I sypialnia z tyłu za piec. Jeszcze o jednym zapomniał, tam jeszcze przy, z tamtej strony jeszcze własna gorzelnia była. Tak. Też pieca i wędzarnia z pieca. Tak, zobaczcie ile rzeczy. Tak, tak, tak. Czyli naprawdę, bo, proszę Państwa... Zaleta ich była taka, bo to było wszystko szyte. Ta podeszwa była szyta razem z tym, ale na odwrót. No. I najważniejsza rzecz była to ta siła, była później tego szewca, żeby ten but wywrócić na drugą stronę. To była najważniejsza rzecz. Z tym, że taki but to przeżywał 3 pokolenia. Syn przekazywał swojemu synowi, swój syn następnemu. Tak, prawda, ze 100 lat taki był ogromny. Chodziło o szybkie wyniesienie. Tutaj tak jest już nowoczesna podłoga, to dla tego jest zrobione, ale to było klepisko przeważnie. Klepisko. Taka... Brotycz to jest, proszę pana, takie żółte kwiatuszki i się wieszało tutaj gdzieś, powinien wisieć zawsze. Na miedzach rośnie, proszę pana, zapach komary i muchy od pasa. 1853 rok, Zwierzyniec, pierwsza w Polsce fabryka maszyn rolniczych. Tak mi powiedział. On tutaj wyskoczył mi, że w Krakowie była. No ja się w każdym razie nigdy nie spotkałem, że pierwsza była w Krakowie. No, widzę, że to jednak robota Zamojskiego była pierwsza. Dlaczego? Proszę Państwa, i browar zwierzyniecki, i ta fabryka maszyn rolniczych, i szereg innych rzeczy, bo to nie tylko Anglicy byli, i Niemcy też byli tutaj ściągani, proszę Państwa, do pracy. Proszę Państwa, emigracja zawsze była tam, gdzie była kasa. A Zamojscy te pieniądze po prostu mieli. I dlatego, proszę Państwa, między innymi Anglików ściągnął do pracy, już Bargolipo, która ona była, nieważne, w każdym razie wcześniej, między innymi te pługi remieszowe się pokazały i inne urządzenia, też mi człowiek tłumaczył, gdzieś jest muzeum wsi i mówi, że z fabryki Zamojskiego są rzeczy, dostępy do bicia kaszy, można sobie pośpiewać. Panu podpowie, może pan wie, bo samo... Ale często zamiast proste jak konstrukcja cepa. Szymak, bijak i kaplica. Trzy rzeczy. I to jest, wiesz, tylko ci powiem tak, że to dotyczy tak, wiesz, Lubelszczyzny i tak dalej, bo w Polsce mogą się inne nazwy pojawić w innych rejonach. Kawalerski, może nie mieczowych, ale jest taki zakon u nas. I niezwykłe, niespotykane gdzie indziej. Nawet niektóre macie tutaj znaleziska z Ameryki, z Rosji dalekiej. Ten spichlerz postawiono. Już jest tak. Wojna polsko-rosyjska, bo broń polsko-rosyjskiego ma. Tak jest. I była tam w wrzutce. Ale to jest wiadomo tak powszechnie, czy tak? Albo znakowane jakoś jest? Skąd?
za 20 minut. A co powiedzą ci, proszę pana, którzy przyjdą minutę po? Tu już krzyczą, że jedziemy.